Państwo, witam Państwa pod obelskiem marszałka Józefa Piłsudskiego w 103. rocznicę wygranej bitwy warszawskiej. Dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego i właśnie z takim celem zebraliśmy się, aby to uczcić. Na sam początek odśpiewamy wspólnie hymn państwowy. Odegra Orkiestra OSP, Orkiestra Dęta Sejmeńska, OSP Sejm. Następnie delegacje z kwiatami złożą kwiaty pod obeliskiem i na zakończenie tej krótkiej części pan Wójty kilka słów powie do mikrofonu. A w następnej części zaproszony Państwa tutaj, zaraz za obelisk, gdzie są rozstawione krzesełka i ławeczki, będziemy mogli wysłuchać koncert patriotyczno-wojskowy. Baczność do hymnu. Chciałabym powitać i po kolei, tak jak przywitam, tak delegacje będą szły. Wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy Filipów, druhowie OSP z terenu gminy Filipów,
obeliskiem złożyć rąk posterunku policji służbowej. Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom Zrzeszonych Kwiatów, wszystkim delegacjom i zapraszam pana Wójta do zabrania głosu. Ale może państwo zobaczycie. Szanowni goście, czcigodni księża, żołnierze Wojska Polskiego, drodzy mieszkańcy, panie i panowie. 15 sierpnia, kiedy Kościół oddaje cześć Niebowziętej Marii Panny, Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Jakże to wymowne, a zarazem naturalne, przecież słowa Bóg, honor, ojczyzna oraz wizerunek Matki Bożej Królowej Polski umieszczony na wojskowych sztandarach są ze sobą nierozerwalnie związane. Jak zawsze kolejne rocznice to czas wspomnień i refleksji. Dzisiaj wspominając 103. rocznicę cudu nad Wisłą pamiętamy o wszystkich walczących, a zwłaszcza o podległych w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z tej bitwy, uważanej za jedną z najważniejszych w historii świata, bo Polacy, żołnierze, zatrzymali nie tylko sowiecką armię, ale zatrzymali nawałę komunizmu, ratując Europę i świat przed zgubną ideologią. Znalazłszy się w krytycznej sytuacji u progu spodziewanej przez wielu klęski, oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchać i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania na międzynarodowej rewolucji. Widzimy, co się dzieje, szanowni państwo, za naszymi granicami, na Ukrainie, gdzie agresor, Rosja, dalej chce wejść do Europy swoimi siłami. Jest to niedobre, ale mamy Wojsko Polskie, które nas strzeże. Wspominając dalej Bitwę Warszawską z 1920 roku, urosła ona do rangi wymownego symbolu, a w jej ślady poszli uczestnicy wszystkich bitew, w których walczyli nasi rodacy, wierząc, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Jestem przekonany, że właśnie te słowa brzmią także teraz w sercach wszystkich żołnierzy, którzy stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszej ojczyzny w różnych częściach świata i Polski. Wielkie historyczne zwycięstwa, w tym wiktoria roku 1920, zawsze będą powodem do dumy, zarówno dla nas, jak i dla następnych pokoleń Polaków. Dlatego w tym miejscu składam wyrazy hołdu wszystkim polskim żołnierzom, którzy polegli zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak i na wielu innych frontach, walcząc o niepodległą Polskę, a także wyrazy szacunku wszystkim weteranom i kombatantom, którzy o Polskę walczyli. Tym, którzy obecnie pełnią żołnierską służbę, służbą policji, straży granicznej, Wojskom Obrony Terytorialnej i wielu innym formacjom składam wielkie podziękowania. To wy sprawiacie, że czujemy się w naszej ojczyźnie bezpiecznie.
niech przytoczone na wstępie słowa ze sztandarów Bóg, honor, ojczyzna będą zawsze na pierwszym miejscu i niech kierują waszymi działaniami na rzecz pokoju i odpowiedzialności za los obywateli i państwa. Życzę wam wielu satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. Korzystając z okazji, chciałem podziękować dla pracowników Gminnego Ośrodka za organizację tego święta. Chciałem podziękować Orkiestrze Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach za granie tutaj hymnu państwowego i uświetnienie naszej uroczystości. Chciałem podziękować również delegacjom z policji, ze stowarzyszeń, ze straży za złożenie hołdu tutaj dzisiaj przed obeliskiem Józefa Piłsudskiego u nas w Filipowie. I korzystając z okazji, Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić, tak co już powiedziała Pani Dyrektor, na piknik odpustowy. Tutaj za mną odbywać będą się i dla dzieci atrakcje będą, i dla dorosłych. Będą różnego rodzaju śpiewy, będzie można potańczyć. Jest to upamiętnienie 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Będą grały różne zespoły, począwszy od Orkiestry Dętej, która stoi po mojej lewej stronie. Począwszy też zespół Rozpuda, Kanto, Drożeńska, Sejneńska Kapela Kresowa i z tego, co też wyczytałem, będzie szansa na sukces. Dziękując wszystkim zebranym za udział w dzisiejszej uroczystości, życzę radosnego świętowania. Dziękuję bardzo. Niech żyje Polska. Orkiestra odnosza radość.